Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka Języka Niemieckiego. Dzisiaj powtórzymy sobie imię słów dokonany i czynny, czyli Partizipien, Partizip 1 und Partizip 2, olcy, onca, izny. Będziemy decydować, który imię słów pasuje do którego zdania oraz te zdania sobie przetłumaczymy. Widzę pięknie śpiewającego słowika, czyli widzimy, że tu mamy śpiewające go, czyli imię słów czynne, więc będzie ten imię słów z końcówką d. Przypomnijmy sobie może na przykładzie, jak tworzymy imię słów czynne, imię słów dokonane. Na przykład kupować jest kaufen. Kupujący będzie kaufend plus oczywiście końcówka przymiotnika. Kupiony na przykład chleb to gekauft plus końcówka przymiotnika, czyli od Partizip II czasu przeszłego. Czyli widzę pięknie śpiewającego słowika. Czyli najpierw powiemy sobie ja widzę, czyli ich sehe. Teraz będzie pięknie śpiewającego słowika. Najpierw musimy zdecydować, jak jest słowik. To sobie tu napiszemy. Jest die Nachtigall, czyli eine. Dodamy sobie rodzajnik, a tutaj słowika, czyli Nachtigall. A tutaj pomiędzy będzie cała reszta, czyli pięknie śpiewającego. Czyli pięknie to schön, nie odmieniamy, nie dajemy żadnej końcówki. Eine schön, śpiewający. Śpiewać jest singen. I musimy otworzyć czynny imię słów, czyli dodamy końcóweczkę d plus końcówkę przymiotnika, czyli będzie singen i końcówka e, ponieważ mamy eine. I sehe eine schön singende Nachtigall. Okropnie chrapiący mężczyzna jest chory. Najpierw decydujemy, jaki jest mężczyzna, czyli to jest der Mann. Trochę za mało miejsca. Der Mann to mężczyzna. Teraz tu musimy dorzucić okropnie chrapiący. Chrapać jest schnarchen, a okropne to na przykład furchtbar, tak? Czyli der furchtbar. Schnarchen to chrapać, chrapiący to będzie schnarchend i końcówka przymiotnika, czyli der furchtbar schnarchend. I końcówka po D będzie F. Der furchtbar schnarchende Mann ist krank, jest chory. Przygotowany przeze mnie referat był bardzo dobry. Czyli musimy najpierw zdecydować, jak jest referat, bo referatu tyczy się cała reszta. Czyli referat jest das Referat, czyli będzie das i gdzieś tam dalej Referat. Teraz będzie przeze mnie przygotowany, czyli von mir. Przygotowywać jest vorbereiten. Tu widzimy, że już mamy imię słów dokonane, czyli przygotowany, końcówka ny, vorbereiten. Od vorbereiten Partizip 2 to jest vorbereitet. Nie dorzucamy g tutaj, bo mamy b. Das von mir vorbereitet. I końcówka, tu będzie E, bo mamy das, vorbereitet, referat, war sehr gut, war sehr gut. Ok. Za zarobione pieniądze kupiłem sobie używany samochód. Za zarobione pieniądze, tu mamy dwa imię słowy, zarobione i używane. Zarabiać to verdienen, używać to gebrauchen. I od tych czasowników tworzymy imię słowy. Za zarobione pieniądze, czyli mit dem, mamy imię słów dokonany. Verdienen to zarabiać, Partizip II to verdient, czyli mit dem verdient. I tu musimy zdecydować o końcówce. Mamy dem, rodzajnik, więc będzie końcówka en. Mit dem verdienten Geld,
kupiłem, czyli kaufte, bo w czasie przeszłym, albo habe ich gekauft, kaufte ich sobie, czyli komu, czemu, mir, ein, bo samochód ma rdzennik, das, zrobimy tu rdzennik nieokreślony, das Auto, i tu musimy stworzyć używane. Gebrauchen, używać to brauchen, gebraucht, czyli gebrauchtes. Gebrauchtes Auto. Używany samochód. Tak wyglądają nasze zdania z imię, słowem, czynnym i dokonanym. Oczywiście czeka na Was zadanie domowe, które koniecznie odróbcie i napiszcie w komentarzach swoje rozwiązania. I zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.